Witamy w kolejnym odcinku. Odcinek lokalny. Jesteśmy w Sulejowie. Jak ktoś śledzi moje social media, to wie, że Sulejów jest często grany. O, zapchany już dziurkacz. Jak się nie pasują wam dziurki w numerkach, to robicie sobie swoje. Większa. Taka. Pyk. O, słabo coś, słabo, słabo. Panie, naciśnij pan to mocniej. O, ziemenia nie jadłeś? Jadłem i to owsiankę, czujecie to? Jadłem owsiankę na śniadanie, Adam. Czujesz to? Zdradziłem team jajecznica. Niemożliwe, a jednak. Obcinaczki teraz. Także no, leje, znaczy nie leje, ale pada, ale ma lać, mają być burze, pioruny. Będziemy się poruszać nad wodą, więc będą dodatkowe emocje. Klasyczny maraton wokół Zalewu Królewskiego. Będę jechał z kamerą na klatce, bo miałem na uchwyt założyć na kierownicę, ale zapomniałem, że kapsel od sterów zmieniłem i teraz nie siada mi uchwyt. No ale nie jest to jakiś super ciężki sprzęt, te szelki z kamerą, więc może nie wpłynie na jazdę. A jak wpłynie, to trudno. Nie o wynik tu chodzi. No, o dobrą zabawę, jak to mawiają. Panie, kurwa, o, panie, co nie, nie, ten, uwierzy, nie pan. Ten sprzęt, panie! Zamówiłem rower, nie przyszedł, nie uwierzy! Patrz ty, ale przyszedłby! No dobra, podążamy na start. Mam nadzieję, że gdzieś na miejsce znajdę, bo jestem lekko nie do czasie. Idealny moment. Jeszcze 20 sekund. Panie, to się nie można spóźniać na start, panie! A kto tu się spóźnił? 5, 4, 3, 2, 1, start! Ruszamy wszystkie grupy! Patrz, jaki timing.
się spina. Droga zamknięta. A to akurat coś nawaliło. Nie, nie jechać na zmianie. Ciekawe jak tam ma dać z tyłu, czy mi się udało przebić na dojeździe. No dobra, chwila przed. No i teraz jeden z kluczowych momentów, kto pierwszy do lasu, singla i jakim tempem. Jesteśmy z przodu. Thank you.
wjeżdżamy w otwartą przestrzeń. Będzie wiało. Solo będzie trudniej. Ta słynna sekcja mostków u Romańców. Na pewno widzieliście mnie raz na moich socialach. Teraz stoję, jakby to się ześlizgnął, bo most tak śliski. Jak widzieliście. O, ale ogień idzie. Teraz trzeba będzie gdzieś wyrównać oddech na asfalcie. Drugi most. Jedziemy z tym. Też grupa się przydała na asfalt. Będę sporo tego płaskiego. Nikogo nie widać z tyłu. Niedobrze. No trudno. Zapowiada się albo walka na solo, albo solidna przegrana. Jak mnie paleton dopadnie. Trudno. Kusiło mnie takie rozwiązanie. No i cóż no. Teraz trzeba jechać. Bez odbioru. Nowość na trasie, cyfrowy podjazd, wygląda na ciężki. Pierwszy raz go będę jechał. 30 sekund się utrzymuje, chłopaków nie widać. Ciśniemy. 12 km za nami. Grupka, jest 10-12 osób. Chyba trochę straciłem. Ale boli. Kolejna sekcja, w której solo nie jedzie się wolniej niż w grupie. Chłopaki mnie nie dopadli jeszcze. To jest 19 km. Nie wiem jaka jest różnica, bo tu nie da się obrócić. Dużo zakrętów nie widać z tyłu. Ale liczę, że do tamy mnie nie dopadną. Druga strona brzegu powinna być lekko z wiatrem. Niestety bardzo długie, proste. Nie wiem, czy to się uda. No ale nic. Powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Jedziemy. Dobra, mamy 25 km. Jesteśmy już niedaleko do tamy, czyli do półmetka. Nie wiem co jest z tyłu, nie oglądam się. Jadę. Po korzeniach trochę plecy bolą, ale mam nadzieję, że przetrwają do końca. Ale boli. Jedziemy. To śledzi mojego Instagrama, doskonale zna to miejsce. Pozdro żonem Sulejowski. Nie lubię tego odcinka, ale za plecami na razie nic. Jest dobrze, jest dobrze. No dobra, zaczynamy drugi brzeg. Nie widziałem nic z tyłu, mam
zaparowane okulary, pada, jedziemy, trudno, najwyżej mnie dopadną na sam koniec, ale wyjedziemy się do końca. A tu uwaga, mój fan klub, proszę bardzo. Drugi brzeg. A mój ulubiony sigielek. Muszę trochę wyrównać oddech, bo pojechałem mocno ten odcinek. A to jednak jeszcze ponad dwie dychy do mety. I dużo samotnej jazdy po prostu. Oj, piachem po oczach nawet w takich wielkich okularach. Jakiś dziwny bypass, no ale dobra. No dobra, jesteśmy w Zarzęcinie. To jest 39 km. Nie wiem co z tym. Za krótkie te odcinki proste, żeby zobaczyć. Ale to znaczy, że nie są aż tak blisko. Więc walczymy, może się uda. Może się uda. Ogień. Bez odbioru. 46 km. Jadę sam. Nie wiem, ja nikogo z tyłu. Nie wiem, czy ja zgubiłem strzałkę. Czy tak długo po prostu nie ma strzałek. A nie mam pojęcia. Ciemno, tak naprawdę. Kompletnie się zgubiłem. Powinien dojechać do wałów. Nie wiem. Nie mam pojęcia. No nie, to jest codzienna sytuacja. Teraz nieoznakowana, wyjechałem z lasu. Po ostatnim punkcie strażaków kończą się strzałki i nie ma jazdy. Ja jechałem solo sam, nie wiem jaką miałem przewagę, wyjeżdżam z lasu, nie ma nic. Ani strzałki, ani taśmy. Nadłożyłem i tak już i... No i jaja ogólnie. Nie ma strzałek, będą jaja. Kurecko ściekły. Patrzymy ilu ludzi wyjedzie w różny sposób. Jadę się rozjechać, bo nerwy mam. Dobra, była trochę zamieszania z wynikami i z trasą, ale jakoś to ogarnęli. Adam wygrał swoją kategorię. Kurde, dobry jest. I chyba 15 open. Z takimi koniami. Także pijemy drinki i czekamy na dekorację. Pada, ale nie jakoś strasznie, tak jak straszyli, że będzie nie wiadomo jaka ulewa. A trasa była szybka i woda nie stała, tak jak 2 lata temu. No już nie jestem taki zdenerwowany jak chwilę temu, nie? Nie wiem, może to, ale chyba, że wyciąłem na filmie. Nie wiem jeszcze w sumie, czy wytnę. Aj, dobra. Nieważne. Przemek zmienił baterię. Zmieniłem filmować? Wszystko. Tak, nie gadaj, że ci wytrzymała baterię całą trasę. Nie no, nie całą, tylko wiesz. Włączałem i wyłączałem. Drugie panie Marta Bukowska. Co wyrąc? Tu, 5, proszę bardzo. Grajmy dekorację. Open. Ale są dzisiejszym pani Anna Ulman. Zwycięzczyni. Dziękuję. 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 Dziękuję.
Górnika Solejowskiego. Te piłki, które stoją na podium, to są dekoracje, pozostałe rzeczy. Porwa na drodze, miejsce drugie, włączamy. A torba drugie. Pięć najlepszych pan. Te nagrody, te tabliczki z nagrodami prosiłbym do zwrotu organizatora, a w biurze będą wymieniane na bilety Narodowego Banku Polskiego. To jest dobra wymiana. Proszę szybko na podium, skoro zdjęcie, zapraszamy panie wszystko na podium. Trzecie miejsce jest... Bez zdjęcia, bez zdjęcia. A gdzie tak zaspał. Miejsce czwarte, pan Piotr Gajewski. Brawo! Czwarte. Łukasz Staszko. Proszę do dekoracji, pan Sebastian Witek. Miejsce drugie, pan Tomasz Lesiak. Brawo! Kultura. Vamos. Pan Lesia, chyba, że boli pan na szósteczkę. Proszę państwa, najlepszy gratulacje. Sulejowskiego, zwycięzca kategorii Opel mężczyźni, Tomek, brawo! Ale masz fajną kierownicę i mostek od razu zniknął. Marcin Subczyński! Ale mam inny kolor. Też może być. Pan Marcin jest pawianie. Tak się zawsze powinno z wyścigu wracać. 15 minut i będziemy w domu. Przyjechali, wygrali, pojechali. Pogoda wytrzymała w miarę. No leje, ale tak. Jak to miał być ten kataklizm, imprezę chcieli odwołać, no to trochę bez sensu. Nie takich warunkach się zmieściło. Także no, impreza, dużo emocji było, ściganie w błotku, udało się coś tam powygrywać, więc tak, to na maratonach, no, różne przygody na trasie, ale finalnie wyszło dobrze. Zapraszamy na kolejny odcinek, a kolejny odcinek będzie już z jutrzejszego ścigania, jutro Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Lisowicach. Tam będą startować Franek, Albert, Filip, Zuzka, Tosiek, więc tam jutro. A nie wiem, czy film będzie dzień po dniu, czy razem, czy jak, zobaczymy. Jedziemy.